Siemano wszystkim, z tej strony Michał, aka Pomidorowy.pl i witam was w kolejnej sesji z Zagrajmy w Ape Escape 1 na PlayStation 1 albo po prostu Zagrajmy w Ape Escape. Dobra, poprzednim razem poznaliśmy fabułę gierki, przeszliśmy pierwsze dwa światy, czyli między innymi Mysterious Ape oraz The Lost Land, które mamy wyczyszczone, no może nie na dokładne 100%, no bo tutaj na przykład mamy normalnie żetony, a tutaj jakby żetonów nie mamy, a przynajmniej nie w każdym poziomie. No i dzisiaj zabierzemy się za kolejny świat, za kolejny wymiar, whatever, chociaż bardziej bym powiedział, że to są światy niż wymiary, ale co kto tam lubi, jak to tam mawiają. No i co? Oczywiście musiał po raz kolejny pojawić się motyw oglonej mordy, no bo pierwsza sesja była z ogloną mordą, no to czemu by druga by nie miała być? No i co? Jeżeli się oczywiście spodobała moja gadka, to zostaw łapkę w górę lub łapkę w dół, jeżeli się nie spodobała. Ale zanim zabierzemy się za trzeci świat, to spróbujmy jeszcze raz zrobić Dimension X Stadium Attack. Ponieważ mieliśmy dodatkowy poziom do zrobienia i tutaj jest właśnie wyścig z Jake'em. Albo z Buzzem w wersji europejskiej, więc spróbujmy. W ogóle oczywiście dajcie mi znać, jak mnie i grę będzie słychać, ponieważ ja tam trochę w montażu staram się i siebie i grę podgłosić, żeby było w miarę na równi, chociaż żeby gra była troszeczkę minimalnie ściszona. Tak więc dajcie mi oczywiście znać, jak tam mnie słychać, bo poprzednim razem wydaje mi się, że wyszło całkiem spoko w niektórych momentach. Znaczy w niektórych momentach, bo to trochę brzmi jakby cały let's play mnie zagłuszał. Chodzi mi po prostu o to, że w niektórych momentach było w miarę dobrze. A teraz gońmy tego kurde Jake'a. Dobra, udało się. Minuta 2:50 sekundy. Jake został pokonany. Tyle ci powiem, gościu. Tyle ci powiem. No i co się kurde lampisz? Spike wins, no i kurde tego się trzymaj, gościu. Mamy kurde monety Spectera, więc będziemy mogli teraz kontynuować dalej z fabułą gry i ze światami. I jakby co dalej, nie wiem jak się ten mały katapulta nazywa, serio. Jeżeli ktoś może, to niech mi kurde wyjaśni w sekcji komentarzy, bo ja bym naprawdę chciał to wiedzieć. Dobra, to mamy zaliczony czas na Oceana. Krabby Beach, czyli wyspa krabów. Okej. Look what I've got, a new gadget. Check it out. This is the Super Hoop. It protects you and makes you run faster. I'm sending the new gadget over to you right now. Try it out in the training room. Without training, it will be too dangerous for you to continue on to the next area. Well, good luck and be careful. Więc mamy oto nowy gadżet. No, czyli po prostu, żeby używać tego hula hop, to po prostu musimy gałką analogową kręcić. Najlepiej prawą. I widzicie, jak możemy sobie mniej więcej nimi ułatwić. Atakowanie przeciwników w tym hula hop jest całkiem spoko. Przynajmniej ja na to mówię hula hop, bo uważam, że to jest taka właściwa nazwa niż jakieś takie super hope czy jakoś tak. No i widzicie kurde jak ładnie żeśmy ten przelecieli przez kraty, bo tutaj będziemy musieli niestety tak używać tego hula hopu, dlatego że będą czasami przyciski, które będą, wiecie, takie czasowe, że po prostu będziemy musieli w odpowiednim momencie użyć tego hula hop i przebiec. Bo inaczej, kurde, to sobie dalej nie przejdziemy. No i dobra, możemy już w każdym razie poziom zacząć. Już koniec tutaj, kurde, sekcji tutorialowej. To jest właściwie fajne, że przed... You'll find that most of the planet is covered with water. The water net will be very useful in catching the apes. There are lots of dangerous creatures below the surface. Be careful.
Chciałem powiedzieć, że to jest w sumie fajne, że przed każdym poziomem mamy taką sekcję tutorialową, bo to jest całkiem spoko. To jest całkiem wpyte. Dobra, 8 małp ogólnie, 5 możemy chwilowo złapać. Let's go! Już mi się soundtrack tego poziomu podoba, nie? Nie to, że w ogóle nie znam tego soundtracku, bo oczywiście, że znam, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, na razie myślę, że bym mógł zastąpić tym to kółko. Przynajmniej będzie fajnie, moim zdaniem. Dobra, to my za ten czas sobie posłuchajmy tego soundtracku, a ja będę szukał tych zasranych małp. Tu chyba już nawet jedną widzę gdzieś na dole. Oczywiście, że są. Ale ją złapałem, kurde, jak chciała do wody wskoczyć. Tu ogólnie są takie lekkie spadki FPS-ów, nie dlatego, że mam jakby problemy z nagrywaniem, a bardziej bym mógł powiedzieć dlatego, że tutaj ogólnie nawet na konsoli sekcja lekko laguje. Leciutko, tak. Dawaj, nie uciekaj przede mną. Ale mnie strollowałeś z tym drzewkiem, nie powiem, że nie. Trzy małpy zostały, kurde, już złapane. Bardzo ładnie. Ogólnie, kurde, ładnie ten poziom się prezentuje, kurde. Czuję się, jakbym był na jakichś wakacjach, nie powiem wam szczerze. Ale to jest fajne bardzo. Ja ogólnie lubię bardzo plażowe poziomy w grach. Nie wiem, jak wy. Ciekaw jestem, czy Ape Escape 2 ma takie piękne poziomy. Z tego, co się orientuję, to remake na PSP ma, wersja na PSP, bo nie wiem, czy można ją nawet remake'iem nazwać. To wersja na PSP ma coś podobnego. Ale to mówię, nie chcę tutaj się oczywiście wypowiadać, bo ja nie jestem żadnym ekspertem, ja bardzo mało grałem w wersję na PSP, jeżeli mam być szczery z wami. A ty co sobie, kurde, wyobrażasz, ty małpiszonie jeden? Co ty myślisz, że jak mnie, kurde, zdzielisz, to ja cię nie złapię? Pfy! Z kim ty tańczysz, gościu? A i uwaga oczywiście na kraby, na ten martwy mem. Dobra, tutaj maszyna nam właśnie otworzyła grotę za złapanie trzech małp, więc zobaczmy, co za tą grotą będzie się tutaj na nas czekać. Co będzie na nas czekać? Zakładam, że kolejne małpy. O, tam nawet u góry już jest. O, tutaj będę musiał... Jezus Maria, się wystraszyłem, że spadłem na dół, nie? Że to będzie mój koniec. Ej, bez kitu, ja nie lubię takiego czegoś. Kurde, ta gra czasami mnie na zawał będzie doprowadzać, chyba coś czuję. No, teraz to spadłem, no teraz to jest akurat prawda, że spadłem, bo tutaj nawet nie wiedziałem, jak wyjść stąd. Więc dlatego mam teraz dwa życia. Nie wiem w ogóle, czy w tej gierce będę miał jakiś rekord żyć, bo powiem szczerze, że... Powiem szczerze, że ja nie umiem aż tak dobrze grać w tę gierkę. Kurde! Nie! Nie troluj tak, ty kurde małpiszonie, dawaj mnie! Jedna małpa uciekła. To ja widziałem, że jedna małpa uciekła do tego spotku, ale przynajmniej ta druga na przycisku stojąca nic nie zrobiła. I to jest dobre właśnie. To mi się podoba, nie powiem, że nie. Cieszę się, Natalii, że ty się również cieszysz z tego powodu, że udało mi się schwytać małpy. Naprawdę to jest wyczyn nad wyczynami w tym wypadku.
I dalej nie ogarnąłem w ogóle save'owania w tej gierce, więc... No cóż. Trzeba będzie sobie jakoś poradzić. Dobra, czas na Coral Cave. Czyli jaskinia koralów? Coś takiego? 5 monkeys. Ogólnie 8 i jeden taki żeton Spectera. Let's go! No tutaj widzę, że kurde ładnie się poziom zaczyna. Ciekawe jak ja teraz złapię tą małpę, nie? To jest dobre pytanie. Czy będę musiał na tą orkę wskoczyć? A, już pamiętam przecież. No co ja kurde. Nienormalny? Przecież ja muszę ten. Właśnie, przecież ja tą muszę siatkę wyrzucić. Co, nienormalny jakiś? Kurde, gościu. No, już pierwsza złapana małpa. Co z tego, że już sobie kurde odjąłem życie, więc dobrze, że zginąłem w tym wypadku, dlatego że przez głupotę trzeba ginąć. Za głupotę trzeba płacić. Czasami nawet zdrowiem. Ale jak zauważyliście, nie opowiadam teraz w ogóle o żadnych moich wspomnieniach odnośnie tych poziomów. To jest ponieważ ja za bardzo nie pamiętam szczerze tych wspomnień. Wiem, że ja doszedłem dosyć daleko, bo ja kiedyś nawet miałem możliwość. Przeszedłem nawet Ape Escape. Ale po prostu jakoś nie mogę sobie na razie przypomnieć żadnych wspomnień, więc na razie dlatego się nie odzywam w tej kwestii. Tak samo jak nie odzywam się w kwestii siedzenia u mojego znajomego, kiedy wam opowiadałem na początku, jak tę grę poznałem. Bo, no co, nie pamiętam za bardzo, nie? Dobra, zobaczmy co tu u góry jest, chyba że tu trzeba coś odblokować. Nie no, na razie jest wszystko git. A, tutaj coś jest. Ta, trzeba będzie to odblokować, to już pamiętam mniej więcej, dobra. No, nareszcie, kurde. Myślałem, że się tego nie doczekam. Dobra, jedna małpa została schwytana. I co, to tyle? To tyle z tych małp? To wszystkie? Już możemy iść? Już możemy się rozejść? Chyba tak. No to skoro to wszystkie, no to płyniemy dalej w takim razie w poszukiwaniu. Jest tutaj jedna jeszcze. Haha. No to w ogóle łapanie pod wodą tych małp jest easy strasznie, ponieważ nie musimy się jakoś super wysilać tak na dobrą sprawę. To od razu się wszystko dzieje. Tam coś jest, ale tu też coś jest. Więc ja bym z chęcią pod wodę tutaj zanurkował, ale dobra. Okej. To mi się podoba, takie fajne przejście z podwodnego poziomu do takiego, nie wiem, jaskiniowego, ponieważ tutaj wydaje mi się, że jesteśmy właśnie w środku jakiejś jaskini. Bo widzę po tym, jak tam kapie trochę woda z góry na nas. O, jedno ciasteczko tutaj zebraliśmy. Aczkolwiek to nie poprawia wcale naszej sytuacji, wcale a wcale. Tak bym rzekł. No ładna tutaj platformówka wyszła z tego. Jeszcze jedna małpa, jeszcze jeden małpiszon. Gdzie? Moneta. Dobra, chociaż monetę mamy. Tyle dobrze. Monety bym sobie nie odpuścił. Za cholerę nie. Słyszę tutaj małpiszona gdzieś.
Patrzcie, widzicie? Przez chwilę zadałem damage tej małpie. Trzeba będzie to działko rozpierdzielić, gdzie ona jest w środku. Hahaha, co za frajer. Yes! Dobrze poszło, kurde. Na razie te poziomy idą całkiem w porze. Poza oczywiście potrójną batalią z Jake'em, Akabazem, bo jednak tam to trochę musiałem się namęczyć. You did great. No i bardzo się cieszę, Natalii, kurde. Dexter's Island, czyli trzeci poziom, który będzie kończył już ten świat. I będziemy mogli zabrać za świat zimowy. Z tego co pamiętam, bo następny to był chyba zimowy. Więc zobaczmy, co tutaj mamy teraz ciekawego. 11 małp ogólnie tutaj jest i 6 mamy do tego. Do złapania. O, proszę. A, to będzie taki organiczny poziom, coś jak ten, Rayman Szalone Kurliki. Czyli po prostu będziemy tutaj, kurde, w żołądku Dextera, tego, który właśnie tutaj stąd wystaje. Okej, całkiem w porzo sprawa. Tam już widzę oczywiście monetę Spectera i myślę, że warto byłoby ją zebrać. Przynajmniej będziemy mieli wtedy poziom w miarę ukończony. Może nie na 100%, ale fajnie by było mieć oczywiście taki ukończony na 100%. Nie, zrobimy sobie 100% chyba w tej gierce, tak mi się wydaje. Chyba uratujemy wszystkie małpy. Znaczy, Jezu, co ja mam z tym uratowaniem? Zbierzemy wszystkie małpy.